Cześć załoga z tej strony, i tu zapraszam was do kolejnego odcinka kariery przebudowy. Tym razem bardzo ciężkie zadanie Chelsea Londyn, która ma zakaz transferowy w pierwszym sezonie, więc to zrobimy. Nie będziemy mogli kupić żadnego zawodnika w pierwszym sezonie. Oczywiście będziemy grać 4-1-4-1 z tego powodu, że ta formacja gdzieś w tym momencie najlepiej funkcjonuje w karierze i dosyć często odnoszę nią sukces, ale wydaje mi się, że też ustawienie własne, gdzie mamy szybkie kontrataki ustawione, i druga rzecz to jest ta, że po stracie piłki o natychmiastowy odbiór to też fajnie działa. Jeszcze mamy dosyć wysoką ustawioną tą linię obrony, że ona dosyć fajnie doskakuje i to wszystko fajnie się udaje. Po pierwszej części sezonu zajmujemy czwarte miejsce i wychodzimy z grupy H z Walencją, z Lille i Ajaxem Amsterdam, co mnie bardzo zaskoczyło, że Ajax dopiero 2 punkty i czwarte miejsce. My zakończyliśmy sezon na piątym miejscu, niestety. Szkoda, że nie udało się wbić do tej czwórki, ale jednak mieliśmy ciężkie zadanie, a to Chelsea będzie ciężko zbudować w 3 sezony, żeby walczyć o mistrzostwo. Postaramy się to zrobić, ale naprawdę, żeby ta drużyna walczyła o mistrzostwo, to musi się naprawdę coś niesamowitego zadziać i ten jakiś junior nasz musi wyskoczyć niesamowicie z formą. Jak to nie zrobimy, to chyba wydaje mi się, że to Chelsea będzie na poziomie od 3. do 5. drużyny, coś takiego. I tak, szczerze mówiąc, chciałem zaplanować, żeby w ciągu 3 lat zbudować taką markę, która miała potencjał lepszy na wyższe miejsca, ale jednak zawsze grała w tej Lidze Mistrzów. 3-2 wygrywamy w FA Cup z Liverpoolem. Batshuayi, Kovacic i Williams strzeli bramkę, więc skrzydła, oczywiście, tak jak zawsze, ja uważam, że skrzydła są najważniejsze z tego powodu, że skrzydłami bardzo dużo można osiągnąć w piłce nożnej, tak samo jak z defensywnym dobrym pomocnikiem, który wyprowadza te skrzydła, który ma bardzo dobrą technikę. Tutaj Kante, oczywiście taki żołnierz, który bardzo dużo biegał, przerywał akcję, podawał właśnie do Kovacicia, który rozprowadzał te wszystkie ataki i to wszystko fajnie wyglądało. Tutaj Batshuayi strzela oczywiście trzecią ramkę, tu niestety przez mój błąd strzelił jako pierwszy. Oczywiście za chwilę zobaczycie kolejne, tak samo jak Kovacic, piękne uderzenie po długim rogu, sam na sam z bramkarzem, i Williams później dobija Liverpool. No i mamy 3-2, więc na szczęście dla nas zwyciężyliśmy FA Cup i z pierwszym trofeum będziemy mogli iść dalej. Będziemy mogli budować ten fundament pod dobrą drużynę. Wiemy, że Chelsea po Antonio Conte, który zdobył mistrzostwo w dosyć niespodziewany sposób, ale Antonio Conte jest po prostu fenomenalnym trenerem, dlatego zdobył mistrzostwo kraju. Później nadeszły troszkę słabsze lata, oczywiście Sarri zdobył Ligę Europy, ale jednak w lidze nie osiągnął jakichś niesamowitych rzeczy. W tym momencie jeszcze jest bardziej utrudniony to dla Lamparda, który ma rok przepracować z tymi młodymi zawodnikami, wyciągnąć ich na wyższy poziom i dopiero w następnym sezonie to gdzieś ma zacząć grać. Tutaj Jorginho mają świetny sezon, 17 bramek i szczerze mówiąc dużo lepiej wypadał od naszego tego drugiego środkowego pomocnika, który miał grać wyżej, który miał bardziej atakować i wchodzić w to pole karne i miał być bliżej już stawiony napastnika. I ten napastnik też, Batshuayi, bardzo fajny napastnik, ale jednak wydaje mi się, że trzeba bardziej silnego i bardziej zawodnika na dłuższe piłki czasami, a niestety Batshuayi takim nie był. Za chwilę zobaczycie, czy kogoś ściągnąłem. Tutaj Coman do nas przychodzi jako lewy skrzydłowy. Mówię, te skrzydła w tej formacji są bardzo ważne, dlatego ściągnąłem tego zawodnika. I tutaj Tarkowski. Brakowało mi gdzieś angielskiego środkowego obrońcy właśnie w tej drużynie. Później okazało się, że komputer go wybrał jakoś tego podstawowego z Rudigerem. Więc to mnie akurat cieszyło, że ten Anglik był w tym zespole i po pierwszej części sezonu zajmujemy czwarte miejsce. Tylko 2 porażki i 2 remisy, co jest naprawdę świetnym bilansem, ale ta liga angielska jest naprawdę niesamowicie silna i tutaj większość zespołów po prostu wygrywa i dostać się na sam szczyt jest niesamowicie ciężko. My 16 punktów zdobywamy w Lidze Europy i wychodzimy z grupy z pierwszego miejsca. Później Lozano do nas przychodzi, zawodnik, który przez 1,5 roku wybił się w Napoli, zawodnik, który ma bardzo duży potencjał i wydaje mi się, że Coman i właśnie ten zawodnik na prawym skrzydle dadzą niesamowite wyniki. I ściągnąłem też Alera, który właśnie ma być tym postawnym napastnikiem, który ma przyjmować dłuższe piłki, zgrywać do środkowego pomocnika, który ma rozrzucać do boku. I przez wrzutki, przez jakieś kombinacyjne akcje, wydaje mi się, że to wszystko będzie fajnie wyglądać i ten Aler będzie jeszcze lepszy niż Batshuayi. Zagramy w Carabao Cup w tym sezonie, więc możemy kolejne trofeum podnieść.
i wygrywamy 2-1 Lozano i Jorginho, dla nich Sterling. Za chwilę zobaczymy oczywiście bramki z tego spotkania, otoczenie jakie było podczas tego widowiska, bo to jest naprawdę świetny mecz, gdzie Manchester City i najlepszy Chelsea, bo grają w najlepszym ustawieniu. Tutaj jak widzicie w Manchester City jest Ramos, a co ciekawe w Lazio pojawił się Robert Lewandowski i Benzema, więc czasem FIFA jest nieprzewidywalna. Jak mówicie o nierealistycznych transferach, to jest dopiero nierealistyczne. Tutaj Lozano idealnie obok bramkarza, przepraszam bardzo, uderza i tutaj po raz kolejny z tego samego rogu praktycznie taką podcinką nad bramkarzem. Tutaj jeszcze Kizzy Coman, jakby jakiś obrońca chciał wybić, to wbiegał na tą piłkę, żeby ją uderzyć, żeby trafiła do pustej bramki, ale nie było potrzeby, więc wygrywamy 2-1 i oczywiście tutaj nasz kapitan, którym był Davies, podniósł to trofeum i wygrywamy. Zajmujemy trzecie miejsce w lidze, w Premier League. Całkiem niezły sezon, szczerze mówiąc. Trzecie miejsce to jest to, co oczekiwałem. Manchester City i Liverpool wydawał mi się poza zasięgiem, ale to, że będziemy znowu grać o ten może mniejszy puchar, bo FA Cup, oczywiście liga jest najważniejsza w Anglii, ale FA Cup to też jest zawsze fajnie podnieść, to jak Puchar Polski, tak? Każdy chce podnieść Puchar Polski. Wygrywamy 1-0 po bramce Allera, więc naprawdę świetnie wprowadził się ten napastnik, strzelał bardzo dużo bramek. Tutaj Henderson oczywiście wyprowadza swoją drużynę. U nas Azpilicueta, który jeszcze grał w tym zespole. Azpilicueta, który już miał swoje lata i ten overall szedł do dołu i musiałem się zastanawiać, kogo ściągnąć na jego miejsce. I czy już w lecie to zrobić, czy dopiero w zimie. I dać mu jeszcze pół roku, żeby ten overall nie spadł mu poniżej 80. To było dla mnie bardzo ważne. Ja już miał 81 i bałem się, że właśnie mu to spadnie. Oczywiście miałem tego młodego Jamesa, ale jednak on był za słaby, żeby go wprowadzać do pierwszej drużyny. Tutaj Inter Mediolan, Chelsea, finał Ligi Europy. Wygrywamy 2-0 po bramce Kante i Allera. Na nich Werner, więc niesamowity atak Lukaku i Werner. A jeszcze mają na ławce Martineza, więc to wszystko idealnie pasowało do Antonio Conte i ten skład naprawdę fenomenalne osiągi miał. Lecz zagrali w Lidze Europy z nami, przegrali. Z tego możemy się oczywiście cieszyć, że to nasza drużyna może podnieść to trofeum. Za chwilę zobaczymy bramki i skrót tego spotkania, można powiedzieć. Tutaj oczywiście Perisic, który wrócił z Bayernu właśnie do tego zespołu. I to wszystko ładnie wyglądało. Tutaj pierwsze uderzenie po długim rogu. Handanowicz bez żadnych szans na obronę tego strzału. Oczywiście Aller mógł się cieszyć ze swoją drużyną. Tu Azpilicueta jako kapitan. A tu Kante, który gdzieś tam wbiegł w pole karne. Było dośrodkowanie na 5 metr i strzelił bardzo ładną bramkę. Azpilicueta mógł podnieść to trofeum i cieszyć się z całą drużyną osiągniętym sukcesem. I miałem nadzieję, że kolejny sezon będzie przełomowy, że będziemy walczyć nie tylko już o Ligę Europy, tylko o coś więcej. Będziemy walczyć o tą Ligę Angielską, bo to był dla mnie klucz, żeby zostać właśnie najlepszą drużyną w Anglii. Czy mi się to uda? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiedziałem, jak trzeci sezon rozegrać, czy zrobić jakieś drastyczne zmiany, podnieść ten overall, czy jednak spokojnie to budować i mieć w pamięci, że ktoś może przyjść na moje miejsce po tych trzech latach i zbudować jeszcze lepszy zespół. Ale 37 bramek, gość, który był ściągnięty w zimie, to jest niesamowita statystyka. Oczywiście on grał w West Hamie, ale dał tą jakość, która nam brakowało. I tutaj Kovacic, 11 bramek, 10 asyst, super wynik. Ale jednak to nie jest przekonujące. To miał być zawodnik, który miał mieć około 20 bramek, może 10 bramek, 20 asyst. To miał być główny dyrygent i to się właśnie nie stało. Dlatego gdzieś w głowie miałem, że dam mu pół roku szans. Jak to się nie sprawdzi, ściągam kogoś innego na to miejsce. Kupiłem Skiniara, Milan Skiniar, z tego powodu, że potrzebowałem lepszego środkowego obrońcy. Kupiłem go za 110 milionów, ale jak zobaczycie, kto ode mnie odszedł, to ten bilans finansowy wcale nie jest jakiś straszny na minus. Można powiedzieć, że jesteśmy praktycznie na zero. Przegrywamy niestety FA Cup, Shield, Witzel tutaj strzela dla Liverpoolu, a my zagramy finał z FC Barceloną Super Cup. No i niestety dla nas przegrywamy 2-1. Acuna i Busquets dla Barcelony, dla nas Coman. Szkoda, Coman gdzieś w końcówce dał tą nadzieję na lepszy wynik i zobaczcie tutaj piąte miejsce w lidze.
coś nie pasowało i tak zastanawiałem się, co tu może nie grać, kogo zawodnika możemy może sprzedać, kupić, żeby ta drużyna grała lepiej. Wzmocniliśmy linię obrony, ale ten prawy obrońca gdzieś tam odstawał Azpilicueta przez swoje lata i ten środek pomocy, nie byłem do niego pewny, byłem pewny do Kante i Jorginho, nie byłem pewny właśnie Kovacicia, dlatego ściągnąłem Semedo na prawą obronę, który grał w Romie, więc troszkę słabszej drużynie. No i Piotra Zielińskiego, i ktoś powie, Piotr Zieliński, przecież on nie ma statystyk. Piotr Zieliński zawsze kupowałem do kariery, on zaczął błyszczeć, on miał naprawdę niesamowite sezony u mnie, dlatego zaufałem temu zawodnikowi, jeszcze z Walencji, więc można powiedzieć, że też gdzieś tam parę poziomów niżej tak jakby, bo Liga Angielska jest jedną z dwóch najlepszych lig na świecie, ale wiemy, że ta rywalizacja w Lidze Angielskiej jest większa. Czwarte miejsce, czyli cały czas koło podium, ale niestety nie awansowaliśmy, nie zdobyliśmy tego mistrzostwa. Odpadliśmy w FA Cup w półfinale z Manchesterem United. Później w Carabao Cup z Manchesterem United, niestety 2-1. Szkoda, bo te puchary gdzieś dochodziliśmy dosyć wysoko zawsze, tym razem się to nie udało i nie zwyciężyliśmy tych pucharów. W Champions League Manchester City w ćwierćfinale okazał się lepszy, wygrał 2-1 u nas, później 1-0 u siebie i niestety wyeliminował nas z rozgrywki, ale Zieliński sprawdził się bardzo dobrze i za chwilę to zobaczycie na statystykach tego zespołu. I wydaje mi się, że ta kariera, taka przebudowa jest całkiem spoko. Może nie osiągnęliśmy wiele rzeczy, ale jednak zbudowaliśmy fajny skład, który na następne lata może się okazać mistrzowską ekipą. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Cześć!